W dzisiejszym dniu potykaliśmy się z czołowymi zespołami trzeciej ligi, tutaj tej Świętokrzysko-Małopolskiej. Chciałem mieć po pierwsze obraz tego, jak zespół reaguje na już naprawdę duże zmęczenie. Chciałem mieć obraz, jak wyglądamy, nasza młodzież wygląda na tle ścisłego topu trzecioligowego, bo chciałbym tutaj podkreślić, że średnia wieku w obu zespołach, które dzisiaj wystawiłem, to jest 20 lat. Jestem po sparingach zbudowany ich postawą, bo na pewno to, co pokazali, kwalifikuje się do tego, żeby spośród tych dwóch jedenastek, bo desygnowałem do gry dwie jedenastki, praktycznie oni grali po 90 minut, żeby spośród tych 22 ludzi wybrać już 18-osobowy skład, który w niedalekiej przyszłości, wiadomo, podejmie tutaj Polonia Warszawa. Chciałbym tutaj podkreślić, że szczególnie gra z Chrzo to był już dobry mecz w naszym wykonaniu. Również wszystkie piłkarskie elementy, które mieliśmy zrealizować, realizowaliśmy. Naprawdę no to był lider. Lider, widać było, że to jest lider trzeciej ligi i na tle tej naszej młodzieży uważam, że naprawdę obnażyli również nasze te mankamenty. Mówię tutaj też również o tym aspekcie fizycznym, ponieważ końcówka, oczywiście wiadomo, że Krzoł mogło sobie, czy chociażby Garbarnia mogło sobie pozwolić na wystawienie drugich zespołów. Chciałem tutaj przeciążyć zawodników i praktycznie grali 90 minut i faktycznie ta końcówka już wyglądała gorzej. Natomiast to, co było w pierwszych częściach, w pierwszych 60-70 minutach, no to jest ogólnie to, o co mi chodzi. Natomiast nad jakością ostatnich podań, no to tutaj na pewno jest największy mankament i nad tym będziemy pracować.